witam wszystkich z Crashu Bandicocie. Niestety jesteście troszeczkę staroświeccy, więc nie znacie tych gier. Wychodziły one na PlayStation 1. Akurat trylogia tych gier była tylko i wyłącznie na PlayStation 1. Niektórzy z was, jak to się mówi, znają te gry, bo na pewno grali. Ale ta odsłona tej gry jest lepsza graficznie. I nie tylko. Jak zaraz sami się przekonacie. Tu już mam wszystko odblokowane. Zajęło mi to 2,5 godziny, żeby przejść całą grę. I teraz co pozostało, to dokończyć ją, typu zbieraniem diamentów, czasówki. Ja wam pokażę jedną czy tam dwie misje, jak to wygląda. A dlaczego przeszedłem całą grę? Bo w tym momencie, jakby powiedzieć, mój Crash jest wzmocniony w szybkie bieganie, lepsze kręcenie. Jakby kto nie wiedział, to najlepiej się skacze na tych skrzynkach, bo wtedy dostajemy więcej jabłek, więc nie rozwalamy tych skrzynek z jabłkami. Jak widzicie, mam bazukę. Świetna rzecz. Oczywiście czasami korzystam z tej bazuki. Tutaj mamy maskę, która nam pomaga. No i zbieramy sobie skrzynki. C to jest nasz tak zwany zapis, checkpoint. No, akurat nic nie dostałem. Zdarza się. Jak widzicie, Crash jest graficznie poprawiony lepiej. Zajebiście mi się w to gra. Gień motherfucker. O, odzyskam maskę. Tutaj mamy bonus. Nic to się nie zmieniło. Ale naprawdę, gra wymiata. I dodam tylko tyle, że nie liczcie na to, że ta gra jest łatwiutka. Pozory mylą. Dlaczego? Za chwilę wam pokażę. Są trudne misje. I naprawdę nie jesteś w stanie od razu tej gry przejść, jeżeli nigdy w nią nie grałeś. Tylko najpierw dokończę tą misję. Gin, ale faka. Oczywiście mam tutaj życie, jak widzicie, 31. W trakcie życia oczywiście dochodzą. Jak uzbierasz 100 jabłek, dochodzi ci życie. Dokładnie tak. Okej, jeszcze kawałek. Skasuję barana. Jeszcze drugiego. I finish. Jak widzicie, pierwsza misja praktycznie była najłatwiejsza, więc pokazałem wam pierwszą. Teraz przejdźmy do trudniejszych misji. Tylko oczywiście niech się wgra gra, bo to wcale takie łatwe nie jest. Co wam dodać? To nie, to też nie. To też było takie sobie trudne. Przejdźmy sobie gdzie indziej. Może tutaj. Co to było takie to? To nie to. To jest to samo co tamto, tylko trochę lepsze. O, na przykład to. Myślicie, że taki wyścig to jest typowy wyścig?
Trochę się męczyłem na tym wyścigu, więc podejrzewam, że też bym się tutaj też męczył, więc nie mam zamiaru go przechodzić do końca. I są trudniejsze wyścigi. My jedziemy sobie Scooter Brothers, który niestety ten pojazd w ogóle się nie słucha. Mówiłem, czasówkę, nieważne. I musimy mieć tu za każdym razem pierwsze miejsce, żeby osiągnąć jakikolwiek poziom. No, jakoś mi idzie. Tak, patrząc z tej perspektywy, to się wydaje łatwe, ale wcale ta gra nie jest łatwa. Ze względu na to, że musiałbym mieć tutaj pierwsze miejsce. Ale skopałem. Widzicie metę. Ale wcale nie jest takie łatwe. Są jeszcze trudniejsze misje. Kurwa, dalej. Oczywiście są tu jeszcze inne misje i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie co tutaj chodzi? Musimy zebrać kryształy, zaraz wam pokażę jakie, żeby odblokować bossa. Przechodzimy bossa i odblokowujemy kolejne 5 plansz. Jak widzicie te fioletowe takie, więc te fioletowe, które zbieramy, odblokowują nam bossów. Przechodzimy bossa i odblokowuje nam się kolejny poziom. Jak widzicie, ja już mam to wszystko przeszlinięte i czuję się z tego zachwycony. Teraz mi pozostało do zbierania kryształy. Niedługo zrobię pełnometrażowy filmik ze wszystkimi misjami. No to tylko tak prowizorycznie pokazuję, jak to mniej więcej poprawiło się graficznie. Jak sami widzicie, jest na co patrzeć. Gień, motherfucker. Jak już masz wszystko, to możesz ich kurwa kasować. Jak sami widzicie. Wiadomo, że niektórym się może ta gra nie podobać. Ale bab wyjebane na to. Więc sami widzicie, jak to wygląda. Więc na razie to tyle z mojej strony. Więc do usłyszenia do pełnometrażowej wersji Crash'a.